Dam da dam dam da da dam da dam pa bum ts pa bam 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 da da dam 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 pa bum ts du dum du dum du dum. Siema siemanko, witam się z wami, z moim ziomkiem z Afryki. Przywędrował do nas i witam się też również obok naszej nowej fermy. No i co się stało? Skąd ferma? Skąd tu zwierzaki? Skąd kolega z Afryki z wielbłądami? Gdzie on jest? O tam. No, skąd to wszystko? No a stąd, że... Kurde, nie mogę drugiej nakarmić. Stąd, że nagrałem odcinek i mi się bardzo nie podobał. No, wyszedł gównianie i tyle mam do powiedzenia, więc go nie wypuściłem i no. I koniec opowieści. Ale co w tym odcinku zrobiłem? Wybudowałem zagrodę, ten o do nas przyszedł, nic ciekawego nie mam, mogę wam pokazać w sumie. Piasek, no murzyn, nie wiem co to, tropikalna sadzonka. No niby przydatna, ale i tak musimy iść do dżungli, znaleźć bambusa. A więc tak to jak na razie wygląda. No i no. A czemu odcinek tamten nie wyszedł? No nie podobał mi się, był chujowo nagrany, ale to przez to, że wczoraj miałem zjebany humor. I to tak ostro, jakby... No wczoraj miałem okropny dzień, a więc odcinek nie wyszedł, no. Było to takie nagrywane i przynudzane jak poprzednie odcinki, te na początku, a takich już nie chcę robić. No. Ale co dalej? Co dalej? Co robimy? A, co ważne, diamentową łopatę mam. Diaksowa łopata zrobiona, bo tu chciałem wyrównać teren. No i co robimy? W sumie to nie wiem, co robimy. Fajnie by było rozmnożyć jakoś ostro. Boże, wam też się wydaje tak głośno. Czekajcie chwilę. Ustawienia. Muzyka. Może ja po prostu już słuch mi nie domaga. Ale no, co robimy? No i po co w ogóle te zwierzaki? No bo świnie to okej, na mięso. Krowy, mięso, mleko i skóra. No skóra przede wszystkim. Owce, no to owce. Przenowę na kurczaki, to w sumie nie wiem na chuj. Ale no najważniejsze są owce dla mnie. A czemu, to się dowiecie już za niedługo pewnie. Dzisiaj będziemy do tego dążyć. Czyli dążyć do tego, żeby uzyskać bardzo dużo różnego koloru wełny. Jak to zrobić? W sumie dobre pytanie. Po pierwsze potrzeba nam dużo żelaza. Po drugie potrzeba nam trochę jedzenia. Snopy siana se przetworzę. Żelaza trochę mamy. Ale no wątpię, że nam starczyło, szczerze mówiąc. Pszenicy trochę se wezmę. Przerobię na chlebki. O, a resztę nakarmię zwierzęta. No. A więc przydałoby się znowu iść do kopalni. Ale nie chcę was też przynudzać tą kopalnią. Nie napisaliście w sumie, jak wolicie. Czy wolicie oglądać, jak kopię, czy nie. Ale no, jak ktoś napisze, że no, nie przestań napierdalać tego kobla w kopalni, bo to giganudy, to przestanę. Jak na razie będę napierdalać. I w sumie mam pomysł nawet gdzie. Tylko musimy zapisać sobie tu kordy, żeby trafić z powrotem. 1815. Dobra. Takie kordy. No i co ja potrzebuję? Gdzie pójdę kopać? Ja pójdę kopać na pustynię, ponieważ potrzeba mi bardzo dużo piasku. No i jest to związane właśnie z tą wełną. Możecie się spytać, jak to piasek, wełna, co to ma kurde do siebie? No ale jednak ma. Czekajcie, mam patyki przecież. Jednak ma i potrzebuje sporo też właśnie piasku. Okej, jakieś łóżko mamy dodatkowe? Mamy. To się też przyda. I się przyda tak tyle. Tego to nawet może nic. Dobra. A, i łódeczka, łódeczka. Łódeczka, bo przecież nie będziemy
nóg moczyć. No i szukamy pustyni. Znaczy, no ta wielka pustynia, ja się przedzierałem przez tą wielką pustynię, chyba ono tam jest. Ale popłyniemy, zobaczymy. Pora znowu na przygodę. I no. Chciałem nagrywać na live'ie w sumie. Znaczy, nagrywać odcinek podczas live'a, wiecie. Dwa naraz, dwie pieczenie na jednym ogniu, no ale na Twitchu niestety, na którego oczywiście zapraszam serdecznie. Nie mógłbym rzucać pedałami, kurwami i tym. Znaczy kurwami jeszcze tak, no ale słowo na P no jest zabronione na Twitchu, bo jest strasznie obraźliwe. No, ja się z tym nie zgadzam, ale pomińmy ten fakt. Trzeba się do regulaminu dostosować. I no. A więc stwierdziłem, że jednak ponagrywam tako. A będę dzisiaj nagrywać dużo. No bo w poprzednim odcinku pod koniec mówiłem, że no od razu siadam do następnego odcinka i będę nagrywał następny odcinek zaraz po tym. No, jak wiecie, to gówno prawda i nagrywam ten odcinek chuj wie kiedy. No, tak to wygląda. Niestety. Znaczy chuj wie kiedy? Chuj wie kiedy to dla mnie. Nie no, chuj wie kiedy. Nie pamiętam, kiedy nagrywałem ostatni odcinek, a więc takie określenie jest trafne. Nie ma żadnych skrzynek. Myślałem, że tu jakaś księgarnia będzie. Patrzcie, patrzcie, jak się zebrali. Biblioteczki, papier. Ciekawe, czy kiedyś w Minecrafcie będzie można pogadać z nimi. Że wiecie, że normalnie podchodzisz do wieśniaka. Znaczy, no, są takie mody, ale ciekawe, kiedy to wprowadzą w normalnym Minecrafcie. Że podchodzisz. O kurwa, patrzcie. Ale bliziutko. Podchodzisz do wieśniaka, o normalnie. Siema, siema, weź, kot mi uciekł. Weź, znajdź w pobliżu, nie wiem. Tego i tego wodospadu jest. Jestem ciekaw, czy kiedyś tak będzie w Minecrafcie, właśnie. O, jak dobrze, bambusiki. Krówkę sobie zabijemy od razu dla skóry. Bambusiki bardzo potrzebujemy. A czemu bambusików potrzebujemy? Ponieważ na bambusach opiera się automatyczna przepalarka. No właśnie. Kilka odcinków temu pierdoliłem, że nie wiem, jak to jest zrobić automatyczną przepalarkę, żeby zasilać węglem. No właśnie tak. Właśnie tak. Czyli bambusiki. Potem jest kontynuacja dżungli, widzicie? Jest taka dżungla. Dobra, już tyle starczy, za dużo i tak. Dwa staki to jest tak w zupełności. Tam jest kontynuacja dżungli. A tutaj co jest? O ty, patrzcie to, patrzcie to! Pierwszy raz widzę. Jakiś ten. Czekajcie. Teraz wkleję wam i teraz serio wkleję wam opis z wiki Minecraft żółw. Wkleję wam screen z wiki. Co ten żółw robi? No to tak. Informacje o nim. Dorosły, tutaj wysokość, szerokość, dziecko, wysokość, historia zmian, wyjebane, zachowanie, łup. Żółwie upuszczają do dwóch traw morskich podczas śmierci. Wyjebane. A każdy poziom zaklęcia grabież zwiększa łup o jeden. Jeśli zostaną zabite przez gracza. Wyjebane. Małe żółwie opuszczają tarczkę. O kurwa, co to jest tarczka? Można skrupiany hełm żółwia zrobić? Ale jaja. Dobra, wkleję wam te screeny, znaczy tej tarczki też kleję, kurwa, poświęcę się, dobra. Ale to jest dorosły żółw, to niech spierdziela. Nie interesuje mnie. Małe żółwie bym zabił. O ja pierdo. Czekajcie, trzeba się przespać. Małe żółwie bym jeszcze zabił. Ale duże już nie, bo tylko trawę opuszczają, a ja chcę tarczkę. Dobra. Szkielety umierają. Spady. No, umieraj.
Tutaj powinna być skrzynia, jak... O, właśnie. O tym mówię. Dwa obsydionu, zawsze spoko. Krzesiwo wyjebane. Ognista kula. Wow, złota łopata z naprawą. I złota siekiera z naprawą. Nie wiem, czy je można jakby jakoś tak podmienić. To wyjebane. To też możemy odłożyć. Wywalone to też. Też. Dobra, blok złota. Też wyrąbane. Ale zapomniałem o jednej rzeczy, które na pewno też chcemy z dżungli, czyli... muszę zaraz przeczytać. Po odcinku muszę przeczytać, czy da się zrobić. A co, czego potrzebujemy? KK. Nabarwnik brązowy. Chyba z tego się robi brązowy barwnik. No ty kurwo, gdzie nie jest? Ja cię tutaj chciałem... Chciałem zostawić, a ty mnie tak? Skurczysyński pająk. Ale to większość osób nie lubi pająków. Pająki są zjebane ogólnie. Jakby czasem chcesz je uratować, czasem chcesz je wypuścić na wolność. Nie rozgnieść, tylko wypuścić na wolność. Z dobrej duszyczki. One kurwa i tak spierdalają w drugą stronę. Włażą ci na ręku. Po ręku. A jak już wejdą na tą rękę, no to nie sposób nie jebnąć je i nie rozpłaścić. Przynajmniej ja tak uważam, ja tak mam. No ale cóż zrobisz. Chociaż jakby pająki były inteligentne jak ludzie, no to myśmy chyba mieli apokalipsę. Co może. Coś mi się kojarzy, że był taki film chyba? Apokalipsie pająków? Czy nie? Chuj go wie w sumie. Ale coś mi świta z tyłu głowy w moich szarych komórkach, ale to w najciemniejszych zakamarkach. A więc jak kojarzycie taki film, to możecie napisać, a ja szukam tej pustyni. Tam jest sporo krów, pójdziemy je ubić, bo no skóry nigdy za dużo. Ale pustyni jak nie było, tak nie ma, a ja kojarzę, że to właśnie tutaj. Ja miałem jakieś mokradła, a później... O kurde, zaraz kichnę. Poczekajcie, bo... O, nie mogę kichnąć, bo wam uszy rozpierdoli. Dobra. Jest okej, okay, opanowane. Ale no już myślałem, że ogłuchniecie. Takie poświęcenie dla widzów. Dobra. Krówki ubite. Nie wiem, czy jakaś skóra wypadła w sumie. Mamy trzy skóry, to chyba nic nie wypadło, więc zajebiście. Mogliście przynajmniej dać skórę, jak już i tak umieracie. Świn nie ruszam. Tu ładne górki są i chyba właśnie tam jest ta pustynia dojebana. Ale trochę daleko. Ja myślałem, że jest trochę bliżej, nie ukrywam. Myślałem, że jest bliżej, a tutaj chociaż jeszcze jest daleko. No 500 kratek, to w kurwę. To w kurwę daleko, no. Widzowie, ja myślałem, że to jest dużo bliżej. Hops. Dobra, umoczyłem jednak nóżki. Tam widać jakieś te jaskinie behemotów. Ciekawe. A, właśnie, możecie napisać, czy na przykład chcecie ten jakieś odcinki z kampanii Heroes 3 z moddaniem HD+, tak? To chyba ten HD+ jest mod. Bo tylko taki się ogrywa. No ale możecie pisać, czy chcecie, jeśli tak, to jakie, jakie te, jakie kampanie tych Heroesów. Ale od razu zaznaczam, że ja w Heroesy jestem, jak to łagodnie powiedzieć, ściekiem i ja zacząłem jedną kampanię na live'ie z complete wersji, chyba. No mniejsze o większe. Zacząłem kampanię na poziomie chyba wieży, 130%. I nie, pierwsza misja mnie rozjebała. A więc odcinki będą. Odcinków by było dużo na pewno i raczej nie byłyby edukacyjne, tylko raczej byłyby patologiczne z kurwami, chujami i tym podobne. I kilkukrotnie misji byłoby. Jedna misja byłaby przechodzona, aż by się udało ją przejść. Czy ja tam widziałem kaktusa? Nie. A nie dobrze, bo kaktusa też potrzebuję. Tutaj jakaś dziura. Zejście do dupy. Ale dziursko. Dobra.
Idziemy, idziemy, jak Tarzan po tych pnączach. Tutaj kakałko, kakałko. Pamiętajcie, czekolada musi mieć dużo procent kakao. Inaczej to chemia, ale dobra chemia. Bo im mniej procent kakao, tym chyba bardziej słodka jest. A taka słodziutka czekolada to jest najlepsze, co jest. Ty, co tam jest? Patrzcie, patrzcie. Co to kurwa jest? No, poza tym, że tu jest stadko świń, które właśnie pójdą na skórę. I ja bardzo chętnie je przerobię, jako główny rzeźnik na tym świecie. Oskuruję was. Nie będzie boleć, to tylko dwa uderzenia. Raz i dwa. Raz i dwa. Dokładnie. O, jeszcze dwie krówki. Wam też nie odpuszczę, spokojnie. Raz i dwa. Raz i dwa. Dobra. Całe stado ubite. A co to jest? To jest jakieś inne drewno, czy normalne drewno? Nie no, dębowy pień. Ale może sadzonki z tego wypadają jakieś inne. No to zetniemy, zetniemy, zobaczymy. Bo nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest, a chciałbym się przekonać. Dobra. No, rozpadaj się. A, tu jest jeszcze. Mamy 16 minutę odcinka. Odcinki będą po 25 minut, ale to chyba gadałem w ostatnim odcinku. Chyba. Chuj wie, albo gadałem w tym, co nie wyszedł. Ale jeśli gadałem, to ok, a jeśli nie, to powtórzę. Odcinki będą po 25 minut z racji tego, że watch time po klikalności miniatur jest 12 minut. A więc skracam odcinki. Mam nadzieję, że watch time się utrzyma i oglądalność będzie połowa odcinka i będzie zajebiście. Bo no, te statystyki sprawdzam. O kurwa, patrzcie to. Patrzcie to, co tam się dzieje. A, właśnie. Napiszcie też, czy mam instalować Optifine'a, żebym na przykład wam przybliżał tu. Ale chyba można zrobić lunetę. Luneta. Nie wiem. Zaraz wam powiem Minecraft. Luneta. I też wam właśnie wklejam pewnie tutaj. I tak dobrze pamiętałem. Odłamek ametystu, dwie sztabki miedzi. I wtedy przybliża. No dobra. Czyli chuj z Optifine'em, bo luneta jest in-game. I tak go powinniśmy używać. A to chyba nie ma sadzonek, nie wiem. Widzowie, no. O! Azylia? Chuj wie. Jak będę potrzebował, to zobaczę. Teraz tu tak zebrałem, żeby zebrać. Już zetniemy to do końca, może jeszcze kilka wydropi. Bo no pierwszy raz spotykam to drzewo, a więc raczej jest rzadkie. No trochę gór, lasów i mórz i jezior pokonałem. Więc raczej często to się nie pokazuje. Ale dobra, tam jest świątynia. Więc do niej idziemy. Kurwa, ta dżungla jest przeogromna. Gdzie jest ta pustynia? Chyba trzeba będzie się cofnąć do domku. Odłożyć itemy i znowu uda się na wyprawę. Tym razem mam nadzieję, że już trafimy na pustynię. Ale ta wyprawa jest bardzo owocna, widzowie. Żebyście sobie nie myśleli. Bardzo owocna i byłaby jeszcze bardziej owocna, gdybym uzyskał sadzonki drzewa tropikalnego. W ogóle o tym zapomniałem. Kurde, jak dobrze, że sobie przypomniałem, bym tu zabulał jeszcze raz. Potrzebuję przecież sadzonek drzewa tropikalnego. Nie kupiłem ich. Fajnie, fajnie, że zebrałem sobie kakao, zebrałem. Czemu sadzonka dębu? Zebrałem sobie kakao, zebrałem sobie. Co takiego? Bambus, ale ja potrzebuję też tropikalnych sadzonek. Tropikalnego drzewa. I to trzeba wydropić. No bo jak inaczej? Przecież nie kupię za emeraldy. Tego Afrykańca. Boże, przeżyj. Nie wywal się głupio, proszę. Dobra, tak zetniemy. Dobra, jest ok.
No, szkoda trochę złotej siekierki używać, ale chuj, nie mam innej. By się przydało przespać. Da radę? Jeszcze nie. Ja pierdu. Miałem już śmierć przed oczami. Spadłbym z tropikalnego drzewa. No i ten Afrykańczyk by pewnie przyszedł i się ze mnie śmiał. I się pytał, czy chce kupić sadzonkę. Dobra, mamy dwie. Boże, jakieś dziwne odgłosy chodzenia po tym drzewie. Dobra, tutaj se utniemy. Jakie dziwne odgłosy. Takie... Ja pierdu. Dobrze, że nie padłem. Ale już to widziałem moimi oczami. To znowu. W przeciągu minuty prawie dwa razy się wyjebałem. Dobra, czas spać. A, ciekawe czy wstanę i się od razu... Czy od razu się nie zjebię z tego drzewa. Nie. Na szczęście moja postać jest bardzo mądra. Pomyślała, żeby wstać na łóżko. Dobra. To już chyba wszystkie te gałęzie opadną. Prawda? Chyba prawda. Dobra. Resztę sobie tego... Tej siekierki zostawię. I teraz tak. Gdzie są sadzonki? Gdzie są sadzonki? Mamy cztery. A więc jest okej, okay, bo duże drzewo wyrośnie. I z niego prawie chyba 100% jest szans, że wiecie... Wypadną nam kolejne sadzonki i będzie to takie perpetuum mobile nasze. No ale... Dla bezpieczeństwa chciałbym 5. No szybciej, szybciej. Jak liście mogą być w powietrzu? Jak liście mogą być w powietrzu? Jak w terrarii powinno być. Ścinasz na dole, ścina się całe i tyle. No ale dobra, poczekajmy, poczekajmy. Już te liście znikają, znikają szybciej. Dawajcie, bo chcę ich jeszcze na świątyni w tym odcinku. A jest 22 minuta. Chyba, że zrobię tak, jak rasowy youtuberek i powiem, no, w następnym odcinku zwiedzimy tą niesamowitą, tajemniczą komnatę. Zostańcie do końca. Czy się wywalimy? Czy przeżyjemy? Czy znajdziemy diamenty? A może mapę skarbów? Właśnie tak by powiedział. I w sumie to, o, nowy ten, w sumie to ja też tak powiem, a więc siemanko, trzymajcie się do następnego odcinka, oglądajcie, bo będziemy penetrować właśnie tą świątynię zostawioną przez, Boże, myślałem, że tam coś jest, przez starożytnych Majów. I pewnie jest tam kupa złota i będziemy bogaci, pójdziemy do Netheru i będziemy władcą piglinów i kupimy tą wioskę. Widzicie tą wioskę? Tam ona, tej górce. Kupimy ją. Tylko musimy znaleźć złoto Majów. Trzymajcie się. Do następnego. Tarcza.